Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak sprawdzić, jak wytwarza się ciepło w żelazku. Czym nam będzie? Kawałek folii aluminiowej, bateria oraz dwa przewody z krokodylkami. Na początku podłączamy dwa przewody do baterii. Drugie końce podłączamy do folii aluminiowej. Od razu po podłączeniu folia nie staje się ciepła, ale gdy trochę czasu minie, folia staje się coraz cieplejsza. Wniosek. Ciepło w żelazku wytwarza się poprzez płynięcie przez nie prądu. Dziękuję za uwagę.